Cześć wszystkim! Znowu płynę 7, a przeciąg tyranii. Dobra, wyczyśćmy do końca rdzawe kaniony. A potem udamy się w dalszą drogę, tak jak mówiłem wcześniej. Poszukamy tego artefaktu w wyrwie. Sama wizyta w wyrwie w murach może być ciekawa. Tylko, że mury są zazwyczaj ponawiedzane. Ale dobra, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. To jest jeszcze kilku niezłomnych chłoptysiów. Zajmijmy się nimi szybko. Okej, dobra, może to przeniosę gdzieś tutaj. Bardziej podręczne miejsce. Okej. Okej, po kolei jedziemy wszystko. I szybko ich ubijmy. Idziemy dalej. Okej. Okay. Okay, to również przyniosę bardziej podręczne miejsce. Leczenia się chyba rzadziej używa. No, ładnie. Kto tak wykończył chyba tracz magicznym atakiem. Okej. Okay. Co to jest? Złamany oszczep. Meh. Czy tutaj zobaczymy? Możemy ich zaatakować od tyłu. Dużo pewnie to nam nie da. Ale spróbujmy. Okej. Dobra, jedziemy z nimi. A ty wyłącz skradanie. Podejdź tu po prostu. Okej, okay, to możesz zabrać jego. Ciach. Okej, okay, znowu ona awansowała. Tak, dosyć dużo doświadczenia dostaliśmy ostatnimi chwilami. Okej. Okay. Krzołomienie. Okej, okay, dobra. Niechcący przestawiłem. Puf. Dobra, myślałem, że będzie double kill. Okej, okay, prokowana zdolność za reputację niezłomni, zdolność za wrogość, żarząca aura. Okej. Okay. Pasywne. Pancerz minus 1 przez 3 sekundy, prawie 3 metry. Tempo pulsowania 3 sekundy. Okej, okay, fajnie. Stniemy jeszcze jakąś zdolność aktywną. Przy większej reputacji. Tak, z Wario Wędryńską już pewnie nam się nie uda. Ale okej. Okay. Dobra, zobaczymy. Tutaj mamy również coś do zrobienia. Teraz się temu przyjrzymy. Okej, tutaj co jest? Jeden samotny niezłomny. Okej. Okay. Chodźcie tutaj. Okej. Okay. Dobra. To tyle. Wyczyściliśmy całe pobojowisko. Możemy zgłosić się do Teodora. Zobaczymy, co tam będzie. Okej, okay. Możesz wziąć to, bo trochę tego zużyliście. Ta. Okej. Okay. Tak, tych rzeczy również mogłem częściej używać. Ale jakoś nigdy o nich nie pamiętam. Dobra, co jeszcze mamy? Z obszernymi skałkami tkwi uzbrojenie zarówno z gazolnych, jak i niezłomnych. Zniszczenie wywołane przez edykt hegemona dotknęło wszystkich sojuszników i wrogów, tak. Okej, okay, dobra, tutaj jest chyba widocznie jakiś magazyn.
Że to jest to, o którym mówili ci wzgardzeni z niewoli. Okej. A my solidny metalowy pręt. A możemy po prostu przesunąć głaz. A! Jacyś niezłomni. Zobaczymy, co powiedzą. Spiżowy Giermek, stać! Nie znam cię, jesteś z niezłomnymi? Nie wiem, kim jesteście, ale mam zamiar napoić spaloną ziemię waszą krwią. A te... Dobra, zobaczmy. Możemy go spetryfikować na ładny początek. Byłoby dobrze. Okej, coś oni szybko się ruszyli. Więc nie wiedziałem, czy nie mieliśmy czasem mocnego przyspieszenia, ale wygląda to, że nie. Okej, dobra, ten jest petryfikowany. Chyba do chwili otrzymania obrażeń nie będzie bezbronny. Okej. Okej, ładnie. Okej, tak, dosyć szybko padają. Po kolei. Ty atakujesz, Barik? Atakuje, ale dość długo mu to zajmuje. Okej. O nie. Z ogniska nosi się woń rdzy spalonych włosów. Ten, kto je rozpalił, miał problem z znalezieniem podpałki w rdzawych kanionach. Okej, co my tutaj mamy? Cierpienie. Broń jednoręczna. Zobaczmy. Okej. Dodatkowe obrażenie za każdy 1% straconego zdrowia. Plus 1%. Jakość świetna. Okej, dał dodatkową celność. Zmniejszy przebicie pancerza i zmniejszy zasięg. To jest sztylet. No, ale celność ma dobrą. Myślę, że sobie zachowam jednak. Barikowi zostawię to przebicie pancerza. Okej, właśnie, zapomniałem o twoim awansie. Dobra, to jedziemy. Co teraz sobie dać? Co ci da walkę wręcz? Siła? Nie daje ci walki. Siła nie dodaje ci do walki wręcz. Ciekawe. Chyżość. Dobra, zwiększymy jej finezję w takim razie. I dobra, co dalej chcemy wziąć? Może ten pancerz. Pancerz też czasami się również przydaje. Okej. Co tu jeszcze dalej mamy? Nic ciekawego. Wy coś mieliście ciekawego? Spiżowy miecz skrzepy. Tak szybciej trochę atakuje, ma trochę większą celność, ale zostańmy przy tej włóczni, którą on ma. Dobra, to idziemy do Teodora, wracamy szybko. Zareportujemy się i wynosimy się stąd. Już pozabijaliśmy wszystko, co się dało, więc nie ma tutaj zbyt dużo więcej do roboty. Okej, Teodorze. A, to nie jest Teodor, Teodor jest tutaj. Moi zwiadowcy mówią, że w rdzawych kanionach panuje grobowa cisza. Znajdujemy co prawda ciała szabrowników, ale nie ma śladu po nieprzyjacielu. Zapłać temu człowiekowi. Przyjmij pierścienie, dziękuję. Wydaj te pieniądze mądrze, stanowicielu. Zasłużyłeś na nie. 70? Serio? Co ja za to kupię? Waciki do uszu? Tak, niezłomni są strasznymi sknerami. Dobra, nieważne. Wynosimy się stąd. Gdzie idziemy? Do wyłomu. Tak jak planowaliśmy. Swoją stroną... drogą ciekawą. Tak.
Pradawne mury to do tej pory, z tego co poznajemy, bardzo, bardzo solidna rzecz. I generalnie mało znana przez ludzi, przez tarasowców. Więc jeżeli nie, tak więc myślę, że oni nawet nie mają dostępnej żadnej technologii, która mogłaby, czy by dotknąć mury, ale dobra, zobaczymy. Dobra, to jest chyba więcej niezłomnych. Jakiś Grygos. Do broni! Oddział wojowników niezłomnych ustawia się w pozycjach zaalarmowany przez dowódcę. Kapitan skrzepy na twój widok, głośno gwiżdża, a jego towarzysze chwytają za broń. Zwraca się do ciebie z nieskrywaną pogardą. W tył zwrot i wróć pod kamień, spod którego wypełzłeś. Niezłomni nie będą tolerować szumowin z północy na swojej ziemi. Staram się zakończyć edykt burz, mamy podobne cele. Doprawdy? No cóż, jeżeli twoje cele nie przewidują też ognia i miecza dla sługusów hegemona i północnego imperium, to nasze dążenia do nich są nie są dostatecznie zbliżone. Utrzymać pozycję, ani kroku w tył! Okej, dobra. Możemy się trochę wycofać, co? I tutaj ich przyjąć. Okej, dobra, upewnię się, że ty dobrze to rzucasz. Dobra. Skupmy się może na dowódcy. Okej. Będzie wspierać. Okej, na pewno się przyda tutaj przyspieszenie. Ale to po kolei. Dobra. Włącza otchłań na dowódcy. Kolejny mroźny kolec. Wow, nieźle. Okej. Pierwotny krzyk możemy na nich rzucić. Okej. Okej, więcej magicznych obrażeń dla niego. Ogłuszenie. Ładnie. Kierunkowana siła. Puf! Myślałem, że go dobiję, ale dobra. Co możemy jeszcze ci przywalić jakoś? Tak, to musimy na cel niestety. Przyjmijmy tego wstrząsającego pocisku. Okej, Elantry awansował dosyć szybko, ale spoko. Okej, dobra, pozbyliśmy się dowódcy. Dobra, podejdźmy tutaj bliżej, czy uda nam się go spetryfikować? Chyba nie. Dobra, to spetryfikujemy drugiego z kolei. Przewracajmy również tych tutaj. Okej, to się chyba rzucił na Lantrego, ale spoko. Okej, teraz możemy użyć uderzenia. Ładnie. Muszę łomić go. Okej, standardowo. Kolec. Kolec na ciebie, kolec dla ciebie. Okej, co ty spróbowałeś? Rzuciłem kolec, a w ogóle nie było widać, żeby leciał. O, powalenie. Ciekawi mnie, jak strzał mogło kogoś powalić, ale dobra. Jest magiczna kraina. Okej, odsuń się trochę, żeby cię zaraz nie wzięli. Okej. Czy ten gość został w ciężkim pancerzu, ale dobra. Co my tu mamy? Co to za ludzie? To są Gildia Mędrców. O! Jeszcze poza Lantrym nie spotkaliśmy chyba żadnego innego mędrca. Czy jestem następny w kolejce? Mędrzec wskazuje piórem na ciała niezłomnych i przygryza wargę, kończąc notować.
Nie było moim zamiarem być świadkiem waszej walki, ale skoro tak się stało, to mam obowiązek to zapisać. Jarkesz pergaminu w gruby zwój. Możesz uciszyć kronikarza, ale wiedz, że spisana pamięć metrów trwa przez wieki. Pamiętaj, żeby zapisać moje imię kilka razy. Nie ma potrzeby do obaw, jestem tylko po to, żeby zabijać niezłomnych. A, rozumiem. Są trochę zbyt wielkimi nacjonalistami, jak na mój gust, ale byli dobrymi towarzyszami podróży. Powiadają, że wojska Kyrosa nie znają litości, ale czasami zastanawiają się, czy nie jest na odwrót. Jak skromny sługa pisma może ci pomóc? Jak rozumiem, obaj szukamy czegoś w starych chmurach. Co mędrcy wiedzą, co mędrcy robią w towarzystwie niezłomnych? Powiedzmy, że nasze cele są zbliżone. Z pewnością pomaga również fakt, że i my, i oni poszukujemy tajemnic przeszłości. Artefakty regentów to podobno fascynujące przedmioty i żaden szanujący się mędrzec nie odrzuciłby możliwości zbadania ich. Okej, opowiedz mi o sobie. Zwał się Hieronymus. Jestem czelennikiem szkoły Inkaustu i Pióra. Praktykowałem pismo pod kierunkiem Gaversa Crane'a. Spod mojej ręki wyszło 17 tomów. Nic więcej, o czym warto by wspominać. Przywykłem do badania innych, a nie opowiadania o swojej osobie. Poszukuję insygniów niezłomności. Powiedz mi, co wiesz. Artefakty są fascynujące, czyż nie? A dzieje chwały oręża krzepy nadają im dodatkowej tajemniczości. Insygnie niezłomności były obecne w każdej bitwie niezłomnych, w której walczył regent Aspison. Przez kilka lat insygnie stały się czymś w rodzaju bitewnego symbolu, a sama ich obecność przyczyniła się do wielu wspaniałych zwycięstw. Znajdziesz je tam, ale droga do każdego wielkiego odkrycia najeżona jest pułapkami. Wraz z niezłomnymi próbowałem szukać w starych ruinach kilku interesujących przedmiotów, ale przeszkodziło nam stado zatrat. Czasami bywa niebezpiecznie, kiedy uczyłem się w księżnicy, jeden ze starszych skrybów kazał mi wytępić szczury w piwnicy. Część tych przeklętych gryzoni posplatała ogony i powiedzmy, że to, co stało się tutaj, było niemal równie okropne. Z naszej fatalnej wyprawy do murów przynieśliśmy ognioklucz. Widywałem już takie kamienie, ale to, czego o nich nie wiemy, zapełniłoby całą bibliotekę. Na nieszczęście, kiedy zostaliśmy zaatakowani, rozdzieliliśmy się z ludźmi Grygosa. Ognioklucz wciąż jest w rękach jednego z żołnierzy, a dokładnie rzecz biorąc w rękach jego trupa. No, gdzie leży ciało żołnierza? Na południowy wschód od wyłomu. Bądź ostrożny, te bestie wciąż mogą się tam kręcić. Do czego służy ten ognioklucz? Wygląda na element systemu zamków i kluczy w starych murach. Gdybyśmy tylko mogli otworzyć te urządzenia na taką skalę jak budowniczowie tego miejsca. Tak czy owak, ognioklucz będzie ci potrzebny, jeżeli chcesz zbadać ruiny poniżej. Jakie będą nasze następne kroki? Kiedy zdobędziesz kryształ, będziesz mógł przejść przez pierwszą komnatę. Zważywszy na nasze nieudane wysiłki, jestem pewien, że zrozumiesz moją niechęć do ponownego wejścia do starych murów. Moja skryba Jawala zginęła, biedna dziewczyna. Odpowiem na twoje pytanie, choć sądzę, że to, czego możesz ode mnie, że, choć sądzę, że to, czego możesz się ode mnie dowiedzieć, jest znacznie mniej interesujące od tego, co mogę usłyszeć od ciebie. Dobra, czego szukasz w starożytnych murach? Moje badania wskazują, że w tym rejonie starych murów znajduje się komnata z wygrawerowanym starożytnym pismem. Z braku lepszego słowa nazywam je kamieniami oświecenia. Wiem, że ten szkic nijak nie oddaje ich cudowności, prawdę mówiąc, nie wiemy, do czego tak naprawdę służą. Wcześniej w kilkunastu różnych miejscach starych murów znaleźliśmy kule identycznej wielkości, ale pokryte różnymi glifami. Gdy znajdziemy więcej kamieni, będziemy mogli porównywać podobieństwa sigili. Jeśli zgromadzimy odpowiednio dużą ich liczbę, być może uda nam się zrozumieć mowę starych murów. Kto wie, czego możemy się dzięki niej nauczyć. To powolny proces. Odtwarzanie martwego języka, którym nikt się już nie posługuje, jest wyjątkowo frustrujące. Zadanie jest niełatwe, ale sądzę, że Tunon nie wybiera sobie głupców na stanowicieli. Przydałby mi się śmiałek, taki jak ty, by wydrzeć tajemnicy starych murów. Co będę z tego miał? Ty! Spogląda spod ołba, opierając brodę na poplamionym kaście dłoni.
Chciałbym dostać kopię jednego z twoich tajemniczych tekstów. Co za wygórowane żądanie! Masz niewątpliwie wyrafinowany gust i poczytałbym sobie za zaszczyt, gdyby stanowiciel opatrzył przypisami mój manuskrypt. Pomóż mi, a w zamian otrzymasz coś specjalnego dla ciebie. Okej, rozważę twoją prośbę. O nic więcej nie proszę. Co z insygniami niezłomności? Z pozoru ta zwykła błyskotka, ale wszyscy pierwsi regenci zakładali ją idąc w bój, jeszcze zanim niezłomni zapracowali sobie na swoje miano. Lud krzepy słynie z tego, że nie ustępuje pola, a insygnie niezłomności symbolizują ich niewzruszoną naturę. Ten, kto je nosi, odeprze każdy atak i każdą szarżę. Po warstwach rdzy możesz ocenić wiek śladów na cmentarzysku mieczy. Te tutaj prowadzą do starych murów, a odciśnie to je w pierwszych dniach burzy Krosa. Coś jeszcze możesz odczytać z rdzy? Barik patrzy na ciebie z lekkim zażenowaniem. Postawiłem hipotezę, że osoba, która zdołałaby utrzymać się na nogach w oku burzy, musiałaby nosić insygnię niezłomności. Sądzę, że nie dowiemy się tego pewno, póki nie sprawdzimy sami. Okej. To by nam się przydało, żeby móc wytrzymać w burzy. Ale dobra. Zobaczymy, jak uda nam się zdobyć to w końcu. Co możesz mi powiedzieć o starych murach? Mogę o nich powiadać godzinami, stanowicielu, ale będę się streszczał. Stare mury istniały, zanim pierwsi osadnicy przybyli na terasy. Korytarze murów przecinają cały region, ale większość ludzi trzyma się od nich z daleka. Kodeks Krosa zabrania wchodzenia do murów. Ale i bez tego zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że należy trzymać się od nich z daleka. Znajdowano tam dzieła sztuki, pozostałości pochówków i inne relikty cywilizacji, która istniała przed nami. Większość śmiałków znajduje jednak w starych murach szybko śmierć z rąk grasujących tam bestii. Dziwnych istot obdarzonych niezrozumiałą mocą, które, jak się zdaje, poruszają się za pomocą mgły. Czego mam się spodziewać w środku? Najgorszego. W starych murach roi się od tajemniczych bestii, które atakują bez przyczyny i bez ostrzeżenia. Moi koledzy mogą jedynie spekulować, czym one są lub jeśli w ogóle żywią się w starych murach. Niemniej, jeśli którąś spotkasz, odradzam dopytywanie się o szczegóły. I szkarłatne oczy zachodzą żarem, drapieżczącą za krwi. Okej. Czy możesz dostarczyć dla mnie wiadomość? W tej chwili nie. Posłałem swojego gołębia pocztowego z listem. Kiedy wróci, w jego sakwie znajdzie się miejsce na pergamin lub dwa. Okej, to wszystko. Żegnaj. Okej. Musimy znaleźć ten ognioklucz. Okej. Jakieś lekkie rękawice. Ale to nie będzie dla nas upgrade. I płóciany kapelusz. Tak, ale już mam taki. Okej. To zajrzyjmy może na awans Lantry'ego przy okazji. Co my chcemy tobie dać? Może więcej po prostu zmyślności. Stanowczość da mu kontrolę siły, kontrolę zimna. I zwiększenie czasu przypadłości. Cały czas nie wiem, czy to również wydłuża działanie. Wydłuża działanie buffów. Miałoby sens, ale... Ale skoro nie jestem pewien, to po prostu dam do zmyślności. Bo to na pewno da do wszystkich po jeden, tak? Czarów. Okej? I tutaj, co możemy wziąć? Upływ czasu. Tak, zastanawiam się nad tym zdalnym uzdrowicielem, ale nie wiem, czy jest sens dać coiny plus 10. Możemy wziąć coś ciekawszego. Nie. Ogólnie chyba nie ma Lantry zbyt ciekawych zdolności. Chcę dobić do tego ostatniego poziomu, ten podarunek chwili.
Leantry przeskakuje naprzód, znikając z pola bitwy i lecząc się, a po powrocie wyzwala falę energii, która skraca czas odzyskiwania gotowości przez pobliższych do pobliskich sojuszników. Na sobie zrobię plus 9% co 3 sekundy. Niewidzialność przez 12 sekund, nie można wycelować przez 12 sekund. Czas odzyskiwania gotowości minus 100% przez 12 sekund. Okej. Okay. Brzmi spoko. A potem może bym pióro rozwijał. Jest jakieś ulepszenie jego zdolności co do pióra? Przez kratanie się lantry me. To dodatkowo przebija pancerz. Okej, okay. To również byłoby fajne. To może mędrzec? Dobra, zastanowimy się, jak już zdobyłem. Dobra, może weźmy tą chwilę spokoju. Kiedyś może się przydać. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze tutaj, co mamy w pobliżu. Chyba mówiło o południowym wschodzie. Nad tobą górują ogromne kamienie drzwi. Wygląda to, że znajdowało się tu właściwe wejście do starych murów. Okej. Okay. Jest tylko niewidzialna ściana. To idziemy na południowy wschód. Musimy znaleźć tego martwego, niezłomnego. I jego ognioklucz. Czy to on? Ja mam tutaj coś ukrytego. Spiżowy miecz skrzepy. Okej, okay, to już widzieliśmy taki miecz. A tutaj mamy laskę zmorową. Grobowe światło. Przy trafieniu krytycznej bronią. Odebranie zdrowia 8. Okej, okay, spoko. Kontrola cmentarnego blasku. Okej. Okay. Jest jakiś nowy typ magii, którego jeszcze nie znamy. Dobra, więc na razie tego raczej nie będziemy używać. Okej. Okay. Chyba nie ci, których szukamy. Więc idziemy dalej. Jest pewnie przejście do ruin. Za te widma. Dobra, zajmijmy się nimi szybko. I idziemy dalej. Mistyczny ogień, niewrażliwość. Okej. Okay. Czy to ma odporność na ogień? Tak. Okej, okay. Weźmiemy to pod uwagę. Nie są zbyt groźne, wygląda na to. A tam mam jeszcze spory ich zapas. Tak, to zdecydowanie jest w kierunku murów, tak. Na mapie to lepiej widać trochę niż w takim przybliżeniu. Dobra, w następnym odcinku pozabijamy te ogniki i inne widma, które się tu znajdują. Znajdziemy ogniokamień i ładujemy się do środka murów. Na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Poza samym artefaktem, mam nadzieję. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!